Witam was bardzo serdecznie już w 19 odcinku z The Elder Scrolls 4 Oblivion. Ja jestem MRM, a dzisiaj witam was po raz pierwszy w Mrocznym Bractwie, więc... No właśnie, witajcie w domu. No to zaczynamy. Co tutaj mamy? No mamy... Dagobar. O, fajnie, fajnie. A wracając, jeżeli by ktoś pytał, jeśli ktoś by pytał, dlaczego tak szybko, to przerzucam i po prostu sobie to czytam. Więc tak, dostaliśmy bardzo fajnie pancerz, tutaj widzę. Szatę dostaliśmy. Oraz, co jeszcze dostaliśmy, sekrety kaptur. I ten pancerz, przyznam, a skrzynę tarczy sobie weźmiemy, co nam dawało więcej. Kryta zbroja nam daje 9 pancerza, wow, wow, naprawdę wow. Mówiąc szczerze, to już nam się też nie przyda, bo jelonkowy hełmik się nie przyda. Skradanie się, wow, wow, piękne. Pięknie naprawdę. Jak wyglądamy, zobaczmy. No, dajcie mi. No, fajnie wyglądamy. Fajnie. Wygląda troszkę jak pancerz słowika z Skyrima, ale bardzo, bardzo w innej formie, ale podobny. Dobra. Dobra. O, fajnie, fajnie. A właśnie to. O, fajnie, dobrze. Rozumiem. Rozumiem, naprawdę. Bardzo ciekawe. O, właśnie. Ja tak wyglądam. Teraz wszyscy gadają to samo, więc... Troszkę to nie jest dopracowane. Ty, co się skradasz? Pierwszy raz widzę. O, dzień dobry. Jaki ładny, ty jaki ładny. Chciałbym dać takiego szkieleta mieć normalnie, bym sobie chodził i nagle miałbym tylko szkieleta. O, drabina do Hyrodil, czyli oni przez kanały mogą sobie wchodzić do domku. Sala ćwiczeń Mrocznego Bractwa. O, ciekawe, czy jeżeli by... Zobaczmy. Co na czym tu polega. O. O. Ciekawe. Dobra, nie przeszkadzajmy. Wracając, nasz kościany człowieczek jest. Idziemy dalej. Ork! Dobrze, ork. Ork z srebrnej zbroi. Tutaj. O, mam kolejnego Khajiita. O. Uuu. Dlaczego? Czarna nazywa się S10. Nie wiem. Przywrócenie zdrowia. Oj, trochę drogie. Zobaczmy od tajni. Otwarcie łatwy zamek na dotyk. Ciekawe. A teraz potargujemy się, bo mam. Mamy przecież troszkę tego. O, kupiłem. Pięknie. Kupiłem sobie czar, który. Wracając, kupiłem sobie czar taki fajny, który otwiera mi łatwe zamki, co się bardzo przyda. Tutaj mamy kilka fajnych artefaktów. Mamy sztylecik, spokój, strzała iskier, toporek, leki pancerz, oko.
Oko Silnusa, mikstura kameleona, mikstura niewidzialności, oj, dużo tego. Zatrute jabłko, o, nieprzetłumaczone. O, nawet mamy to. Pięć przykazań, o Boż. Wytrychy, tak, to jest co, to jest to. Dobra, wiem, że mogę sobie chyba o 80% sobie potanić, więc zobaczmy. O ile to mogę potanić sobie? Dobra. Kupimy jeden młotek. A, już myślę. No i teraz już nie będę się martwić. Nie będziesz się martwić o wytrychy. O, pięknie, drzwi się otwierają. I tu mamy. O, wampir. Luken, Matka Nocy, kontrakt. O, ciekawe. Ciekawe, dobra. Czyli podsumowując, mamy już mamy pierwsze zlecenie. Musimy się udać do. Jeszcze zapiszę grę, aby nie było. Udać się do cesarskiej dzielnicy nadbrzeżnej i zabić nam kapitana. Horror. Gdzie jest cesarska? O, nasze więzienie, o nie. Ojdź, muszę wyjść stąd. E, dobra. Naprawdę, według mnie dołączenie do tego bractwa było bardzo przemyślaną decyzją i ogólnie opłacalną. Dobra, wyłazimy stąd. Wyłazimy stąd, niech będzie przez tą drabinkę taką ładną. Gdzie jest drabinka? Dlaczego te drzwi są takie czerwone? Nie wiem. Wyłazimy przez tą drabinkę. O, no ale źli ludzie. Co, to ja muszę wyłazić teraz tymi czerwonymi drzwiami, jak tu weszłem? O nie. Dobra. Nie ma co. Wykonujemy misję. A, sobie można jeszcze czarek wziąć. Nowy czar, nieproszony gość, to się nazywa? O, Citril 7. 7, no mają wszystkie łatwe zamki, otwieram na. O, wszystkie łatwe zamki mogą otworzyć magią. Bardzo przydatne. Dobra. Jeszcze nie atakuje mnie słońce, akurat idzie noc, bardzo się cieszę. I idziemy do imperialnego miasta, do nadbrzeżnej dzielnicy i zabijemy kapitana statku. Tak, to będzie piękne. Odcinek ile będzie trwać? No już mówię, że już chyba 10 minut trwa, ale co poradzę. Mamy tak, mamy teraz tutaj ten statek. I musimy skrócić kapitana o głowę. O na jakiej zasadzie to polega? Co? Dobra, musimy się uleczyć, leczyć się musimy. Co, mnie nie będziecie atakować, dziękuję.
No, leć się bohaterze, ty. No, dziękuję. No. Pięknie. I zabiliśmy jakiegoś tam kapitana i mamy stalowy kordelaks. O, cholernie potężny, a weźmy sobie. Nie ma co, weźmy sobie raz. Dobra, uleczmy się. Coś, co daje życie. O. Coś, co daje życie. Dajcie mi coś, co daje życie. Przywrócenie kondycji, choroby, obniżenie zdrowia, przywrócenie... O Boże, nic nie mam. Nie łuk, jedynka. O. I sobie weźmy ten stalowy kordelaks na razie, bo mówiąc szczerze, się ładnie zapowiada stalowy kordelaks. Na piątkę nie, dwójkę nie, trójkę nie, na czwórkę, albo nie, na szóstkę. Zapiszemy grę i idziemy przed siebie. Dziwię się, dlaczego ten nie zaatakował mnie ten. Boże, jaki on durny. Dzień dobry. No, idź śpi przy wampirze, dobrze. Pożywiamy się, mniam, mniam, mniam. Super, ja w ogóle ogólnie młodszy wyglądam. A zastletujmy go tym, nie tym. No i proszę bardzo. Zabiliśmy go w troszkę bardziej nie wampiryczny sposób, ale i tak go zabiliśmy. Puk, puk. Co się stało? No, postać przeciążona, no wiecie co. Dobrze, już jestem. Miałem taki malutki problemik techniczny, bo wtedy, kiedy wychodziłem, przez przypadek kliknąłem F6 zamiast F5 i niestety nie zobaczyliście tego momentu, kiedy uciekałem ze statku. No ale no niestety, niestety. Wracając, tak, tutaj miał przyjść strażnik, ale też nie przyszedł od tym razem, więc sobie... Chwila, wczytajmy lepiej grę, bo normalnie zrobiłem tutaj ze słabą akcję. O, tak. Piraci są, którzy po prostu jakby są jego podwładnymi. Sobie weźmiemy Kordelax teraz, bo jest dużo lepszą bronią od mojej. I coś, co da mi many lepiej. Mam coś, co przywraca mi manę. O, moje miksturki. Wbijemy sobie wszystkie, bo one nie są mi... Nie są mi potrzebne, ale dobra, musimy je mieć, to niestety. Leczenie chorób, niż nie przywrócenie. No, mam samo przywrócenie kondycji, Boże, po cholerę mi to. Muszę to wszystko sobie kiedy poprzerabiać, bo to jest mi w ogóle. O, ziarna lnu. Dobra, przynajmniej teraz to się przyda, bo ja tylko od cholery mam. No, przy okazji, alchemia mi wzrosła, dobra. F7, nie, F7, F6 i F4, F5, o. Dobra, leczymy się w pełni. I teraz trzeba jeszcze dojeść troszkę tych lnianek i sobie wszystko jemy. O, to jeszcze troszkę i przywraca manę, bo widzę, że to zwiększa efekt. To było takie fajne. Dobra, zapisujemy grę. Dobra, wyjemy stąd. Sobie mi strażnicy pomogą bardziej.
Dobra, skoczymy do wody. Haha, ja żyję, a oni nie. Dobra. Leczenie. Jakieś tam małe. No, nie nurkuj mi tutaj, dobra. Korzeń irtu? Oho, ho, jak pięknie, pięknie, pięknie. Dobra, strażnik niech się nimi zajmie. A ja sobie znowu zjem troszkę tej many. I to działa na innej zasadzie. To działa na takiej zasadzie, że mi po prostu regeneruje szybciej manę. A nie, że ja musiałem 20 tego pojeść. O, dziękuję, strażniku. Bardzo mi pomogłeś. O, srebrna strzała. Spiszemy grę. Tak, tu mamy już wszystko teraz do okradnięcia. Jest niepotrzebny mi to jest notatka. Nie wiem, co to jest. Biurko, jakieś inne główienka. O, bardzo trudny zamek, o Boż. Ja to lepiej zapiszę grę. Udało się raz. Dwa. Nie taki trudny. Dobra. Ten pierwszy jest cholernie szybki. No mówiąc szczerze, za dużo mi to zajmie. Wezmę, jak otworzę zamek, to wtedy czytam grę, więc zaraz wracam, jak otworzę zamek.